Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj, jak widać, jesteśmy wyjazdowo. To, jest, to za nami to w ogóle jest prawdziwa ściana, to nie jest green screen, to od razu mówię. Jesteśmy wyjazdowo w Jelczu Laskowicach, a ze mną dyrektor tutejszego Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego zresztą jedynego w Polsce kolega Mateusz Kotas. Witam cię serdecznie. Cześć, witam no w zasadzie witam, witam się we własnym muzeum trochę tak tak. Tak, <laughs> tak muzeum ale chyba też w i ośrodek tak ośrodka tak, projekcie, tak. tak tak właśnie bo można powiedzieć relacja z otwarcia jakby już jest było uroczyste Otwarcie, ośrodka, ogniwo, kurz opad, emocje opadły. Natomiast należałoby chyba zacząć tak od, no, od Adama i Ewy, czyli, czyli no, jak, jaka była droga do tego, żeby to w ogóle powstało, bo pamiętam, pamiętam no, jeszcze dwa lata temu się nie zanosiło. Jak, tak, jak ostatnie... pa, pa, pamiętam twoje określenie. Katakumby narodowe w poprzedniej siedzibie, małym pomieszczeniu, które było. No w porównaniu z tym, co mamy teraz, to, to rzeczywiście to, to, były, to były katakumby, więc, więc jak się udało, prawda, wyjść z podziemia, biorąc pod uwagę ilość i funkcję gości obecnych na otwarciu, no do głównego nurtu w zasadzie. Prawie, że. No tak, udało się to przede wszystkim dzięki konsekwencji i pomocy wielu osób, które zamiast krytykować pomagały. Na różne sposoby, przeróżne, i tutaj gdybym miał wymieniać wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób pomogli, to zajęłoby nam to za dużo czasu, to po pierwsze, a po drugie, osoby, które pomagały w jakikolwiek sposób. Wiele osób byłoby zaskoczonych, że nie są to stricte narodowcy, tak, o tacy podręcznikowi, o których na co dzień rozmawiamy. Częstokroć nie są to politycy, a nawet politycy opcji nieprzychylnych narodowcom, ale tak po ludzku, doceniających to, co robię, tą, tą pasję i nie przeszkadzających. Dlatego też stwierdziłem, że warto edukować i szerszy projekt, czyli ośrodek edukacyjno-historyczny. Gdzie no, będą odbywały się lekcje historii dla szkół, gdzie będą się odbywały prelekcje, spotkania z dziennikarzami. Chciałbym tutaj robić ciekawe debaty dwóch stron, dwóch światopoglądów, trzech, nawet y, różne y, debaty polityczne przed wyborami, tak żeby ten ośrodek był apolityczny, a osoby, które słuchają, same wyrabiały swoje zdanie. Natomiast 90% Muzeum tutaj tego ośrodka to jest muzeum poświęcone stricte ruchowi narodowemu, takiemu, jaki znamy z historii, bez oczywiście moich analiz i oceny, dlatego że znajdziemy tutaj eksponaty związane ze wszystkimi praktycznie nurtami ruchu narodowego, odchyleniami, odbarwieniami, przebarwieniami, grupami małymi, dużymi, średnimi. Łącznie również z ekspozycją przeciwników politycznych, bo jest również gablota poświęcona Piłsudskiemu, jest gablota poświęcona Witosowi, Paderewskiemu. Chodzi o to, że ktokolwiek tutaj przyjedzie, niezależnie od opcji politycznej, będzie mógł znaleźć coś dla siebie, z czym się może zgodzić, może się nie zgodzić, ale będzie to zawsze przyczynek do konstruktywnej i merytorycznej dyskusji, bo o to chodzi. Ośrodek ma być kuźnią myśli, takim, takim, taką płaszczyzną do, do różnego rodzaju dyskusji, mniej lub bardziej przychylnych samym narodowcom, ale generalnie dyskusji do pokazywania tego, czym byli narodowcy, co robili, jaki mieli wkład w życie społeczne drugiej RP. I tutaj ten podział też jest. Pokazany, bo mamy dział literatury pięknej, gdzie eksponowani są narodowcy czy osoby związane z ruchem narodowym popierające, o których nawet nauczyciele języka polskiego częstokroć nie mówią, bo A, nie mają takiej wiedzy, bo nikt zarówno na studiach, jak i w szkole nie zajmuje się takimi rzeczami, jest analizowany utwór, a tutaj ja wchodzę głębiej w tą warstwę ideologiczną i. I pokazuje, że no tuzy piszące powieści, książki były po prostu związane z obozem narodowym, korespondowały z Dmowskim, pisały do gazet endeckich, wydawały pisma, etc. etc. że ten ruch narodowy był naprawdę ekspansywny, jeżeli chodzi o ideę i myśl. No właśnie, to jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Akcentowanie tych wszystkich różnych, różnych nurtów, które się zdarzyły w historii polskiego obozu narodowego, bo było ich, było ich na przestrzeni tych tam 130 kilku lat bardzo dużo. Tak. Dużo. Natomiast jeszcze o samym, o samym ogniwie, no bo tu o tym już gdzieś tam wspominaliśmy, nawet na antenie, no ale, ale trzeba, trzeba powiedzieć podstawową rzecz, prawda? A skąd oni mają na to wszystko pieniądze? Bo trzeba powiedzieć, chyba z tego, z tego co, jeśli dobrze zrozumiałem to, co mówiłeś na otwarciu, że no niestety i tak tych, tych pieniędzy nie do końca wystarczyło. Tak. No, większość środków, yy, taka znakomita większość, żeby nie powiedzieć całość, bo, bo to też nie byłaby do końca prawda, yy, pochodzi z, z dotacji, yy, bardzo głośnych dotacji, które odbiły się szerokim echem, ponieważ dostało je wiele organizacji. Yy, również fundacja, której jestem prezesem, czyli Fundacja w połowie drogi, która była. Podmiotem składającym wniosek o dotację. W pierwszym rozdaniu Funduszu Patriotycznego nie dostaliśmy dotacji. W drugim rozdaniu Funduszu Patriotycznego udało się ten sam wniosek, tak naprawdę konsekwentnie składany, stworzyć ośrodek. Tak? Dostaliśmy dofinansowanie na zakup lokalu oraz na wyposażenie. Natomiast lokal udało się kupić od gminy Jelcz-Laskowice. No był w stanie opłakanym. Zresztą wczoraj na otwarciu burmistrz Jelcza-Laskowic powiedział, że te najgorsze zdjęcia to chyba po jakimś mocnym photoshopie, bo to i tak gorzej wyglądało. No więc tak, była to ruina. Aby to funkcjonować złożyliśmy kolejne wnioski do różnych instytucji o o pomoc finansową. Ruszyła wtedy kolejna edycja Funduszu Patriotycznego. Złożyłem jako fundacja wniosek o modernizację tego obiektu i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. No i to się udało. Oczywiście wniosek był rozpisywany według cen sprzed inflacji. W trakcie dostaliśmy obuchem po głowie i ceny poszły o o kilkadziesiąt procent do góry materiałów budowlanych. W związku z tym każdy jeden grosz był brany z prywatnych środków moich. No i, ale i tak to nie wystarczyło, i tak zabrakło. W związku z tym ja od jutrzejszego dnia ruszam z ogólnopolską składką na budowę tego środka, bo wykonawca. Prowadzić dalej pracę, no ale żeby skończyć, środek brakuje około 30-40 tysięcy. Natomiast 30 to jest takie pilne, pilne, aby ten budynek funkcjonował. No i, i, i to jest główne źródło, czyli Fundusz Patriotyczny, plus prywatny wkład założyciela fundacji, czyli mój, plus kawał serca przez wolontariuszy włożony, bo trzeba podkreślić, że. Tutaj w Wielczu wspierała mnie jednostka sokołów, wspierały mnie osoby, no, narodowcy z różnych części kraju, którzy przyjeżdżali na dzień, dwa pomagali ile mogli za swoje pieniądze, nie chcieli za to ani grosza. To też jest bardzo ważne. Zresztą całe wyposażenie zostało zrobione w sposób gospodarczy, nie na zasadzie, dobra, mamy pieniądze społeczne, to, to nie patrzymy na koszty. Wszystko zostało przemyślane. Wykorzystane maksymalnie każda złotówka, meble zaprojektowane przeze mnie, wykonane przez stolarza, nie kupowane na rynku, co, czyli ich cena była o 40% tańsza niż dedykowane, a mimo wszystko mają te same standardy, etc., etc. Wszystko było robione po to, żeby wykonać z tych dotacji jak najwięcej. Hmm, oczywiście składałem kolejne wnioski o dotacje. Do różnych instytucji. No te projekty nie przechodziły. Wiadomo, jak to jest z dotacjami. Jedne projekty dostają dofinansowanie, inne nie. Mój, niestety, nie dostał, więc nadal borykam się z problemem wykończenia lokalu, ale chyba też przyznać, że już i tak jest dobrze. Nie, to trudno tutaj oglądając, to trudno jakby powiedzieć, że, że to jeszcze nieskończone, to można powiedzieć, że to już, to już wszystko gotowe. Tam no, trzeba się naprawdę mocno tu i ówdzie gdzieś tam zaglądnąć, żeby... No myślę, że jakbyśmy te... pokazali kamerą parę, parę zakamarków, to by się ludzie troszkę zdziwili. O kurczę, kable na wierzchu, a jeszcze to, jeszcze tamto. No tak, to są właśnie takie drobne detale, które... Ale jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, tak. niestety. Tak, i te szczegóły z racji tego, że no, ceny są jakie są, pochłaniają naprawdę ogrom środków, a trzeba je zrobić po to, aby ośrodek funkcjonował. To znaczy, aby ta sala, na której tutaj teraz nagrywamy, to jest sala multimedialna, taka reprezentacyjna na dyskusję, na projekcję filmów. Ona ma jeszcze wiele mankamentów, pomimo tego, że ta cegła pięknie zaimpregnowana wygląda i jest sufit podwieszany, jest nagłośnienie, etc. To tutaj należy wrzucić jeszcze dobre 10 tysięcy, żeby ta sala była naprawdę mega funkcjonalna i spełniała swoje pierwotne założenia. I pewnie zmieścilibyśmy się w poprzedniej dotacji, gdyby nie to, że te ceny wszystkie poszły do góry, w związku z tym nikt też, żadna firma wykonawcza nie, nie da nam tego na ładne oczy, tylko trzeba to po prostu kupić, zapłacić, zdobyć te środki. No tak, żeby to funkcjonowało, i mam nadzieję, że to się w tym roku uda, bo jak pokazywały zbiórki organizowane przez muzeum to dzięki temu, że to miejsce jest, powiem nieskromnie, naprawdę wyjątkowe, bo to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy zobaczyć całą spuściznę po Romanie Dmowskim, listy Korfantego, listy Wasilewskiego, nie wiem, oryginalne falangi ONR-owskie, proporzec Stronnictwa Narodowego, autografy najważniejszych narodowców, to ja uważam, że to jest dobro wszystkich którym bliska jest ta idea Romana Dmowskiego. No i co jest ważne: tutaj mają przychodzić osoby, które być może nie słyszały nic o idei narodowej, być może mają błędne pojęcie. A żeby z tego błędnego pojęcia wyszły, no to trzeba przedstawić to w sposób atrakcyjny, pokazać, wytłumaczyć, dlaczego. Oczywiście opinie wyrobią sobie same. Natomiast tutaj mają być prowadzone również lekcje. Które nie są związane absolutnie w żaden sposób z ruchem narodowym, ale ta sala ma służyć do tego, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, wytwarza ceramikę swoją i przychodzi do ośrodka ogniwo i mówi: No, ja nie mam gdzie zrobić wystawy swoich prac, a moja rodzina chociaż chciałaby przyjść na, na wernisarz. No, nie wiem, 20 osób, i wszędzie, żeby zrobić taki wernisarz, muszę zapłacić 2000 złotych za salę, to ja wiem, że. Gabloty, które zrobiłem, są na tyle uniwersalne, że wyciągam eksponaty, które są obecnie. Tak jest to wszystko przemyślane i mobilne gabloty możemy ustawić plecami na środku, możemy przesunąć, możemy zwolnić. Także osoby, które tworzą coś swojego, a chciałyby przeprowadzić właśnie no, własną wystawę, to jest to do zrobienia w ciągu dosłownie pół godziny i wystawa jest całkowicie zmieniona. Sala jest do pełnej dyspozycji, jest zamknięta, druga część, jest osobna toaleta, jest kącik kawowy i można tu po prostu robić własne rzeczy, niekoniecznie związane z ruchem narodowym, bo to miejsce ma żyć. Zresztą wczoraj też mieliśmy występ dzieci, które, które razem z rodzicami współpracują z ośrodkiem Ogniwo, bo, bo taki jest też zamysł, aby te kółka zainteresowań tutaj na tej dużej sali po prostu były prowadzone. Żeby ta sala żyła, bo to, bo to o to chodzi. Ona nie ma stać i służyć na dwie, trzy konferencje w ciągu roku. Ona ma żyć codziennie. Tu To ma być miejsce kultowe, dosłownie kultowe, gdzie po południem w określone dni wiadomo, że można przyjść z rodziną i są jakieś ciekawe zajęcia. Jest wyświetlany cieka, ciekawy film historyczny. Można porozmawiać, można pograć w gry, które IPN przekazał na muzeum i można mieć po prostu zajęcie, tak? Tylko mówiąc, takie, takie lokalne centrum integracji i tak. jak tak jeżdżę po Polsce, czasem też rozmawiam z ludźmi, to mam wrażenie, że no w wielu z tych, mamy chyba 2,5 tysiąca gmin w Polsce, wielu gminom, wiele gmin o tym marzy, wielu gminom by się to bardzo przydało, a nie ma. Po prostu nie ma, bo nie ma chęci, nie ma inicjatywy, nie ma pieniędzy. Najczęstszym powodem jest to, że nie ma pieniędzy. U mnie też powodem tego, że to dopiero teraz się stało, też były pieniądze. Natomiast no ja mam coś, czego nie chcę odbierać urzędnikom, ale coś, czego wielu z nich brakuje, to nie jest moja praca, to jest moje hobby i pasja. I to jest ta różnica, bo ja pracuję w zupełnie innym miejscu, a ośrodek jest moją pasją. I pewnie dlatego mi się troszkę więcej rzeczy udaje czasem niż etatowym pracownikom, bo nie kończę tego po 8 godzinach pracy i idę do domu. Tylko ja po 8 godzinach pracy przychodzę tutaj i, i tutaj robię dla idei, wydzwaniam, męczę niektórych ludzi i niektórzy już mówią: Dobra, trzeba mu pomóc, bo nas zamęczy. No i to jest po prostu wychodzone, wydreptane. I chyba dlatego to jest właśnie sukces, że, że to jest robione z pasją. No tak, tak obserwując jakby działania muzeum i teraz tego ogniwa. No w zasadzie. Przynajmniej plan, słuchając planów, to, 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 to trudno, e, trudno się z tym nie zgodzić, bo właśnie e, ja z doświadczenia też tak widzę, że często właśnie e, w, ta energia społeczna, w momencie kiedy ona na przykład, nie wiem, są jakieś inicjatywy przejmowane przez jakieś agendy tutaj rządowe czy samorządowe, e, ta energia społeczna gdzieś się zaczyna rozłazić, tak. to się e, może te inicjatywy społeczne są. Nie są tak dopieszczone, nie są tak, tak zadbane, rzeczywiście, są jakieś niedociągnięcia, no ale one są autentyczne, a niestety z tak. inicjatywami tymi już, jak to niektórzy mówią złośliwie reżimowymi jest różnie. Tak, dlatego ja też od początku podkreślam jedną rzecz, co wielu osobom związanym z ruchem narodowym się nie podoba, że ja nie uprawiam tutaj polityki tylko chcę robić coś o czym pisał Stanisław Piasecki chce zrobić chce wejść w, w głęboko w kulturę to jest doceniane przez wszystkie opcje polityczne tutaj naprawdę gdyby gdybym miał wymienić prądy poglądy osób które pomagają są ze sobą czasem tak skrajnie odmienne a mimo wszystko ta pasja yy, powoduje, że one tutaj przychodzą i mówią: Kurczę, no to ja ci pomogę. Tak? Osoby, które politycznie no naprawdę są odległe od ruchu narodowego, ale przychodzą do ogniwa i mówią: Kurczę, ale fajne miejsce, yy, można by było dla dzieciaków zorganizować to lub tamto, i przychodzą z gotowymi planami. Tak? To jest dla mnie ważne, że ja chcę korzystać z doświadczenia pedagogów, yy, którzy. Nie chcą tak jak ja bawić się w polityki. Oni chcą po prostu z pasją posłuchać o historii i to jest fajne. Przychodzą w miejsce, tutaj ekspozycja cała jest tak przygotowana, że nie ma nic ekspansywnego. Tu wszystko jest stonowane, bo tu ludzie mają sami wyrobić sobie zdanie. To jest niepopularne, niefajne, bo teraz wszystko upolitycznione. No właśnie to myślę, że to myślę, że to upolitycznianie i w naszym takim środowisku, w naszych wąskich kręgach, tak. i ty, to jest ten problem, że też myślisz, że każdy narodowiec musi być politykiem. No, no nie właśnie idea działania ruchu narodowego to było oddziaływanie na wszystkie sfery życia społecznego, a polityka była tylko jednym z wycinków. Jednym z odcinków może ważnym, nawet najważniejszym, ale na pewno nie jedynym. Tak, no zresztą tak, tak przed wojną działali narodowcy. I jak poczytamy o, o wspomnienia niektórych działaczy, to nagle ukazuje nam się plejada nazwisk, których nie znają tak zwani przeciętni narodowcy, tych, którzy byli w Sejmie, którzy byli politykami, nie wiem, trybunami ludu, a nagle ukazuje się naszym oczom plejada nazwisk. Właśnie tych takich mrówek, która na dole robiła całą pracę u podstaw. Byli aktorami, sklepikarzami, byli lekarzami, zajmowali różne inne profesje i działali po prostu dla ludzi, pracowali u podstaw. I ja też nie mam zamiaru się bawić w żadną politykę. Naprawdę, to co robię i pasja, z jaką przychodzą tutaj ludzie, dzieci, dorośli, żeby zrobić coś ciekawego, no to. To naprawdę, to jest, to jest ta droga, którą ja chcę iść. Oczywiście nie zamykam się absolutnie na, na żadne środowiska. Tak? Kto chce przyjechać, zwiedzić, oczywiście zapraszam. Natomiast tutaj, tutaj ma panować atmosfera takiej rewolucji kulturalnej. Samo, nauka samodzielnego myślenia, pokazania, jak to wyglądało w drugiej RP. Są kontrowersyjne przedmioty, których ludzie, jak widzą, mówią ojejku, tutaj, tutaj jest w jednej z gablot Mein Kampf i swastyki. Ja mówię, no tak, to są oryginalne listy, które udało mi się pożyczyć do muzeum, na których są swastyki, to są listy z muzeum Gross-Rosen. No takie były czasy, Niemcy wywołali wojnę, Adolf Hitler był zbrodniarzem, Tego i o tym trzeba mówić. To, to nie jest tak, że ja mam zamiar przemilczeć jakąkolwiek historię. No, jest ona niewygodna i nie jest fajna, ja rozumiem, że czasy się zmieniły. Natomiast to jest historia. I to jest zadanie muzeum i ośrodka: pokazywać. Jeżeli ktoś będzie miał inne zdanie, ok, ja pokazuję przedmioty z epoki. Są tutaj tak samo w dziale prasy. No, są tytuły prasowe wydawane przez endecję. Przez lewicę. Yy, są rzeczy wydawane przez yy, mniejszość żydowską. Tak, no takie były czasy drugiej RP i to wszystko jest ukazane. A to, kto jaki będzie z tego użytek robił intelektualny, za to nie możemy mieć odpowiedzialności. No, eksponaty, źródła. No źródła tak. są źródłami, tak? To, to, Dokładnie, to są yy... źródła. Cała reszta interpretacji. Mieliśmy, mieliśmy w historii takich ludzi, którzy myśleli, że jak no spalą czy, czy zniszczą, no właśnie wspomniany, wspomniani zwolennicy, właśnie znanego austriackiego yy, tak. kaprala, właśnie palili chociażby książki. Dokładnie. To jest, ja to jest właśnie to podejście. Pokazuje tutaj wszystko, co się da. Zresztą ten pluralizm, o którym mówię, też jest widoczny w jednej z gablot. Udało się od prywatnego kolekcjonera na, na święto niepodległości, tak naprawdę teraz, i na otwarcie, pozyskać kolekcję kart pocztowych, której nikt dotychczas nie widział. To są karty pocztowe związane z. Tutaj z terenem Jelcza i Laskowic, bo kiedyś to były dwie osobne miejscowości. To są niemieckie karty y, pocztowe, przepiękne, kupowane przez tego kolekcjonera na wystawach na eBayach y, po całej Europie. To jest handlarz y, y, też y, rzeczami antykami z Jelcza. No i ta kolekcja jest przepiękna. To jest kilkadziesiąt kart unikatowych, czarno-białych, kolorowych z miejscami, które do to dzisiaj istnieją, w zupełnie już zmienionej formie, oczywiście współczesnej, natomiast to są rzeczy które, i budynki, które istniały przed wojną. I to zależy, i, i również jest Jelcz, i Laskowice, i piekary, i tutaj te miejscowości mógłbym Państwu wymieniać dookoła. I te domy, po niemieckie, wszystkie stoją tutaj. Ludzie odkrywają nagle na kartach: o kurczę, ja w tym domu mieszkam, a tutaj przecież mieszka, nie wiem, jakaś tam Krysia, koleżanka z pracy, etc., etc. Chcę, żeby to żyło również lokalnie. Robić tutaj takie wieczorki wspominkowe przy, przy akompaniamencie muzyki. Współpracuje z nami taki młody muzyk, który wczoraj również występował na skrzypcach, etc., etc. To, ten ośrodek to, to ma być naprawdę miejsce, gdzie, gdzie tutaj się spotykają pokolenia, rozmawiają. Być może, być może ciekawe artefakty wypłyną związane z tym terenem. Trzeba pamiętać, że tutaj Nieopodal był obóz Funftaj, największa filia obozu Gross -Rosen. No i też o tym należy mówić, tak? no, To był niemiecki obóz, w którym pracowali więźniowie w zakładach Krupa, na zgliszczach którego powstały zakłady Jelcza i produkuje się do dzisiaj samochody. To są lokalne historie, być może dla szerszego grona mało znane, ale bardzo, ale to bardzo ważne dla tutaj lokalnej społeczności. Społeczności, która ma 30 parę lat jako, jako miasto, o czym wczoraj burmistrz na otwarciu mówił. Wiele osób powiedział, no, pan burmistrz trochę długo mówił. Ja, będąc tutaj tak zwanym lokalersem, ja to rozumiem, dlaczego, bo budynek, w którym na przykład się znajdujemy, przed wojną był tutaj hotel dla Wehrmachtu, później była siedziba PZPR, no, później była siedziba gminy. A teraz jest y, siedziba y, ogniwa. Więc y, ten budynek y, sam w sobie jest obarczony historią i pewnie wieloma niefajnymi sytuacjami związanymi zarówno z niemieckim, jak i ruskim okupantem. No i o tym trzeba mówić. To jest, to jest ciekawe dla, dla lokalnej społeczności. Dla... Trzeba, nawiązując do jednego z tytułów naszych programów, poznawać krę... lokalne, kręte ścieżki na przykład takich budynków. Tak. Tak, ten budynek to jest perła, którą udało się odnowić. Burmistrz, który widział, co sprzedawał wczoraj na otwarciu, po prostu powiedział do mnie szacunek: za to, co żeście tutaj zrobili, ten budynek od nowa zyskał życie. I to jest właśnie to. Także misja ogniwa jest szersza niż tylko mówienie o Romanie Dmowskim. To jest misja pokazywania ludziom, że narodowcy to są normalni ludzie, którzy są w normalnym społeczeństwie, są aktywni i robią po prostu coś dla ludzi. I mam nadzieję, że to się uda. No to na koniec z tytułem podsumowania można w zasadzie powiedzieć, że no, mamy kolejny taki, znaczy on już był wcześniej, ale teraz ta, ta kropka można troszkę się powiększyła na mapie, jako taka ważniejsza, na takich ważnych, ważnych miejsc dla ruchu narodowego w Polsce, tak jak nie wiem, plac na rozdrożu w Warszawie, czyli Pomidłowskiego, te miejsca związane z moskim, tak jak Drozdowo. Teraz też muzeum zresztą to się przekształca też w miejsce pamięci tak. również odmowskim. Dwór w Chludowie. Jeszcze parę miejsc można by, parę miejsc by, się znalazł, by wymienić. Tak. Tak. No, natomiast tą, tutaj mamy już taką jeszcze większą czerwoną kropkę. To bym, wcześniej był mały punkt i teraz już jest taka większa kropka. Jelcz-Laskowice i to właśnie te, te nazwy poza Warszawą to nie są jakieś metropolie. To też, jest, to też jest chyba symptomatyczne. Tak, to są małe miejscowości, gdzie no, są tworzone tego typu miejsca pamięci. Tu jest, tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, taka, takie zjawisko socjologiczne, że w momencie, kiedy przygotowałem wystawę, tą pierwszą na otwarcie, starałem się jak najszerzej pokazać no, wpływ narodowców na, na różnego rodzaju wydarzenia w Polsce. I otóż zaskoczenie wielu ludzi było takie, że patrzą, widzą. O, Wojciech Korfanty, a on był związany z narodowcami? O, i NBP wydało monetę z Korfantym. Stanisław Głąbiński? Kurczę, kto to był? Wybitny ekonomista. Też NBP wydało monetę. To jest to poka pozytywne pokazywanie narodowców jako po prostu normalnych, aktywnych ludzi, którzy przez dziesięciolecia y, współtworzyli, a nawet i tworzyli, wykuwali y, myśl i państwową, i monetarną, i prawną, etc., etc., to są osoby, które ginęły w obozach niemieckich, osoby, które po wojnie brały udział w odbudowywaniu kraju, były szykanowane, zabijane. Jest spory dział poświęcony żołnierzom wyklętym i tak dalej, i tak dalej. Szerokie spektrum i ci ludzie, którzy dotychczas. No wie, mają obraz narodowców tylko z telewizji, a wiadomo jaki to jest obraz. Nagle widzą coś pozytywnego, y, zaczynają zadawać pytania, rozmawiać. I to chyba o to w tym wszystkim chodzi, bo y, krzyczeniem nic się nie wskóra. Tu trzeba po prostu rozmawiać, pokazywać wpływ i to jak narodowcy przez wieki budowali wielkość Polski. No tak to jest taka typowa andecka praca u podstaw, o której wielu zapomina, a szkoda a szkoda, więc no, ja zachęcam uczyć się pracy u podstaw właśnie. No niestety, jak obserwuję tak, jak ja obserwuję teraz kłótnie e, związane z kontrowersjami, z Marszem Niepodległości i tak dalej, no tak to wygląda. tak? Tym, z tym się je politykę, a ja nie chcę jeść polityki. Ja chcę e, chłonąć e, historię zewsząd, pokazywać ją ludziom, zarażać tą pasją Mam nadzieję, że, że to się uda. No, i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy: bo, jakby muzeum, ośrodek ok, ale tu jeszcze w osobnej izbie jest miejsce dla archiwistów, którzy piszą pracę i artykuły o Ruchu Narodowym. To jest bardzo ważne. No, tak. tak. Y, no, bo mamy profesjonalny skaner zakupiony, mamy dedykowany do tego komputer, do obsługi, mamy plotery, etc., etc. Całą tą machinę, która pomaga pracować. No, i mamy przebogate archiwalia, których albo nigdzie nie ma, albo są niedostępne w bibliotekach, bo są w zbiorach zamkniętych. Tutaj można się umówić, przyjechać na 2-3 dni do pracy, po 10-12 godzin siedzieć za darmo, bez żadnych opłat w, archiwu, w archiwach dotyczących ruchu narodowego i naprawdę ciekawe, merytoryczne rzeczy pisać. To jest bardzo ważna rzecz, bo na przykład w muzeum zgromadziłem. Około 200 pozycji opisujących, czy będących jakimś takim wstępem do, dla badaczy ruchu narodowego, wszystko to, co w jakikolwiek sposób wychodziło jako zwarte opracowania, zarówno o Zetelnie, ESENie, MW, o innych organizacjach ruchu narodowego, te wszystkie pozycje są przeze mnie skupowane od lat i one są jako teksty źródłowe, a w tych pozycjach mamy kolejne teksty źródłowe w przypisach i można się posuwać dalej, dalej, to czego nie ma w muzeum, można szukać w innych miejscach. No ale tutaj z materiałów, które zostały zebrane, tak jak któregoś dnia przyjechał tutaj na wykład Leszek Żebrowski i wyszedł i mówi tak: "No tak, trzy doktoraty i dwadzieścia magisterek bym tutaj napisał." No, i to jest to bogactwo, którego nigdzie indziej nie ma, dlatego, że, idąc do zwykłej biblioteki, która ma nawet większe zasoby niż, niż muzeum, no to przeciętny bibliotekarz, mając wszystkie działy i wszystkie rodzaje literatury, nie jest w stanie, tak jak ja, wyłuskać tych, które są literaturą tematu, właśnie do opracowania dziejów Ruchu Narodowego. To jest największa przewaga zbiorów muzeum, tutaj. Wiem, co jest, wiem, czego dotyczą rzeczy. Zarówno jeżeli chodzi o socjologię w ruchu narodowym, emigrację, prawo, ekonomię, to wszystko jest podzielone na działy czytelne. Wchodzi człowiek, który próbuje napisać analizę porównawczą i działa. Po prostu działa, nieodpłatnie przyjeżdża i jeszcze w bonusie może pozwiedzać. No tak, to myślę, że tu już. Postawimy kropkę. Moimi Państwa gościem był Mateusz Kotas, dyrektor Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego, no i jeszcze prezes fundacji tak. w połowie drogi. Tak, tak. tych tak. funkcji nieco, nieco, tak, jest, nieco jest, no i ale jeszcze ogniwo. Są, tak, ale one są dlatego, że aby <laughs> każda instytucja to był kolejny krok w moim rozwoju, mojej pasji. Na no to jest było, kompatybilne. Tak, jakby. na początku było muzeum, które nie ma osobowości prawnej, typowej i nie może składać mm, wniosków o dotację, w związku z tym trzeba było powołać fundację, która będzie nad tym trzymała pieczę, a fundacja powołała do życia ośrodek Ogniwo, który ma swoją szeroką radę programową złożoną z ludzi z tytułami, z doświadczeniem wie, wieloletnim z różnych dziedzin, bo, bo jak wczoraj widzieliśmy to i archeologia, i historia, i, i stosunki ekon międzynarodowe, ekonomia, stosunki międzynarodowe, prawo to wszystko łączy się w jedno i no bez, bez pomocy osób, ja zawsze mówię, osób mądrzejszych ode mnie to by się nie udało. No właśnie, więc tu już kończymy. Trzecią kropkę stary. Tak, dziękuję. To jest taki cytat, że trzecie zakończenie jak w enerdowskim filmie. Tak. To, a to, ale to się u nas ostatnio coś za często aż zdarza. W każdym razie dziękuję bardzo za uwagę, zachęcam do udostępniania, do zostawiania kciuków w górę subskrypcji i jak już będzie ta zbiórka, to będzie też, oczywiście będą dane do wsparcia kanału, ale tu bym położył tym razem akurat na to mniejszy nacisk, bo będą dane do wsparcia, właśnie muzeum i ogniwa, żeby tutaj w końcu to wszystko, tak wszystkie kable schować, wszystkie dziury ostatecznie, jeśli jakieś są, to pozatykać, uprzątnąć pobojowisko i, i, i żeby można było już na 100% ruszać. Dokładnie, będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc, a ci, którzy nie mogą pomóc, to niech przyjeżdżają, niech zobaczą, oglądają i niech niosą dobrą wieść. Być może znajdzie się organizacja, jakaś fundacja inna, która ma w swoim statucie pomóc pomoc innym podmiotom, i być może uda się pozyskać dzięki temu z trzeciej ręki tak zwanej pomoc, fundusze i pójdziemy do przodu, kolejny etap. Oby tak było. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję czołem.